Przystanek trzeci. Dawne obserwatorium. W ceglanej bryle z wieżą pod koniec I wojny światowej funkcjonował szpital, zaś w okresie wolnego miasta Gdańska urządzono tutaj państwowe obserwatorium. Służyło do badań meteorologicznych. Dzięki nim sporządzano prognozy pogody przekazywane do portu, lotniska i radia. Z wieży emitowano również światło, dzięki któremu można było wyregulować zegarki. Obserwatorium współpracowało z Wyższą Szkołą Techniczną, dlatego podczas zajęć z meteorologii można było tu spotkać studentów. W 1923 roku powstała tu również szkoła nawigacyjna. W okresie II wojny światowej budynek przejęło Luftwaffe, wojskowe lotnictwo. W pobliżu od 1940 roku działały szkoła pilotów na lotnisku i szkoła podstawowego pilotażu w kompleksie imienia Pestalozziego. Wybuch wojny ostatecznie rozwiał pozory zdemilitaryzowanego Gdańska. Pierwsze komórki SS zostały sformowane już w 1926 roku, zaś w 1933 SS-mani weszli w skład Policji Krajowej. Gdański oddział SS, bojówki partii nazistowskiej, był odpowiedzialny za zbrodnie popełniane na Polakach w 1939 i 1940 roku. Jego funkcjonariusze byli zaangażowani w organizację obozu Stutthof. To jej przedstawiciele rozstrzelali na Zaspie obrońców Poczty Polskiej. Wróć na Aleję Legionów i skręć w prawo. Przejdź kilka metrów wzdłuż ulicy. Zaraz za dawnym obserwatorium skręć w prawo i przejdź na tyły budynku przy Alei Legionów 11A.